Przedsięwzięcie Uwolnić Projekt to współczesna formuła na odświeżenie i zbudowanie nowego oblicza rzemiosła. Przywołujemy w niej relację nabywca-rzemieślnik, w którą włączamy nowoczesny proces projektowy. W tym projekcie zadanie, z którym się zmierzą projektanci, to jest rozwój myśli Piotra Szackiego, który mówił o tym, że forma przedmiotów wynika z jego funkcji. I wydaje mi się, że takie spojrzenie polskiego etnografa, a nie teoretyka wzornictwa czy projektanta, jest szalenie współczesne i zbieżne z współczesnym myśleniem o przedmiocie. Sam ten proces tworzenia tego briefu projektowego wydaje mi się, że to jest super istotne, że w wielu przypadkach ten proces jest pominięty lub w ogóle nie występuje, zwłaszcza w polskich realiach. I wydaje mi się, że tutaj też możemy mówić wręcz o tym, że jest to coś innowacyjnego, chociaż to powinno być standardem we wszystkich projektach. Wydaje mi się, że te przedmioty, które zaprojektujemy, które powstaną, mam taką nadzieję, że oprócz tego, że będą miały pewne walory funkcjonalne i estetyczne, co jest dość oczywiste, będą miały jeszcze tą rzecz dodaną, tą wartość dodaną, jaką jest historia kryjąca się za przedmiotem oraz spotkanie ludzi, z którego ten przedmiot wynika. Jesteśmy trochę po drugiej stronie tych galerii handlowych czy sklepów, gdzie możemy kupić coś gotowego.